Witam serdecznie, drogie strzelce. Na czytaniu tygodniowym lecimy. Lecimy, kochani, lecimy. Zobaczmy, co też energetyka. Kartusz przepasowany, ale jeszcze raz przelecimy. Co dla strzelców na ten tydzień? Królowa Kielichów, świat. Kochankowie, śmierć, ależ transformacji, ależ wyborów, coś trzeba wybrać. Tutaj będziesz się, strzelcze, kobietko, mężczyzno, będziecie się tutaj, kobieto, mężczyzno, będziecie się zmieniać. Idziecie po sukces w miłości, to jest przede wszystkim wiadomości, wielkie działanie. Sięgacie po swoje, w pracy troszkę oporu. Ale ja bym powiedziała, że ale tutaj as denarów, jeżeli zawalczycie o coś, to wchodzicie w dziesiątkę denarów w listopad, w kolejny tydzień, czyli tak jakby sytuacje z tego tygodnia, drodzy Państwo, dadzą Wam jakąś systematyczność i wielki, wielki oddech, drogie strzelce. Sięgamy po marzenia. Właśnie w tym tygodniu tu się pokazuje, że jest zakończenie czegoś, jest tutaj niby jakiś wybór, tu jest taki wybór, czy iść w coś nowego, czy wyjechać, czy faktycznie za granicę wyjechać, czy wrócić, czy zmienić miejsce zamieszkania, czy się przeprowadzić, czy dać szansę tej miłości, tak, bo to jest miłość na odległość, tak, dać tej miłości szansę, wszystko jest na tak, kochani. Mało tego, w tym tygodniu obudzicie się jako prawdziwi, jako wy, prawdziwi wy, mało tego, coś będziecie zmieniać. Tutaj wielki wpływ też będzie miała tak jakby energetyka miłości, energetyka lekkości, energetyka pędu po coś nowego. Tutaj jest szybkie zakończenie, to jest szybkie zakończenie, szybkie transformacje, ale transformacje bardzo stabilne, transformacje, które nie będą chybione, kochani, w pracy. Niby jest tutaj obrona, że będziecie się przed czymś bronić, ale tak naprawdę karty mówią, że wy macie się nie bronić, tylko wy macie iść za ciosem, tak? Wy macie, dostaniecie jakiś cios, dostaniecie informację, dostaniecie jakąś wiadomość w pracy o zakończeniu czegoś i o nowym projekcie, o nowej pracy, o nowym stanowisku. Macie w to wejść. Okazuje się, że, znaczy to są tylko karty, oczywiście od Państwa to zależy, tak, ale tak jakby macie po to sięgać, tak, wiecie, bo tutaj jest tak jakby chodzi mi po kościach, gdzieś tam po kręgosłupie, po głowie mi chodzi, krążą myśli, że mam w coś wejść. Tak, zmiany dokonają się niemalże same, bo to jest tak jakby dokonałam już wyboru, przychodzą jakieś informacje, przychodzą wiadomości i tutaj nie ma czasu na zastanawianie się, tylko jest tak jakby co zastąpić czym lub jak pogodzić jakieś sprzeczności, żeby przetransformować i ruszyć dalej. Tu są nowe projekty, nowe działania, tak jakby, ale prowadzące Państwa do asa denarów, słuchajcie, do asa denarów i do dziesiątki denarów, czyli do wielkiej stabilności na lata, tak, czyli tak jakby jedna gałąź Waszego życia będzie bardzo stabilna i wtedy będziecie mogli tworzyć się, drogie strzelce, w czymś dalej, tak? Natomiast Wy tak jakby jesteście w energii obrony na razie. Tu się pokazuje energia obrony, nowych projektów, ale tak jakby bardzo ostrożnego podchodzenia, co aż nie jest podobne do strzelców, kochani. Jeżeli chodzi o samotnych, zielone światełko, tu coś przetransformuje, tutaj będziecie mieli wybór, tutaj się pojawiają dwie opcje, opcja bardzo samodzielna, mocniejsza, silniejsza od Was, czy jest to mężczyzna, czy kobieta, i druga bardzo delikatna, ktoś, kto wymaga, a przynajmniej sprawia wrażenie, że będzie wymagać pomocy, Waszej opieki, tak? Ale będziecie się zastanawiać, bo obie opcje już przerabialiście, jak to się mówi, i tu będziecie się mocno zastanawiać, natomiast pójdziecie, dokonacie, właśnie powiem tak, dokonacie właściwego wyboru, i myślę, że tutaj stworzycie z daną osóbką, jeżeli tą nowo poznaną osobą w tym tygodniu, czy świeżutko poznaną, tak, możecie się uznać jeszcze za samotnych, no to można powiedzieć, że z tą osobą możecie, macie szansę na stworzenie czegoś pięknego. Natomiast dla par, jako dla par, tutaj jest jakaś transformacja, dokonanie jakiegoś wyboru. Będziecie Państwo dokonywać wyboru odnośnie kupna czegoś, sprzedaży czegoś, zastanawiania się, czy mam to zrobić, czy to już jest ten czas, czy jeszcze mam zaczekać, ale prawdopodobnie będzie tutaj Państwu tak jakby ciążyło coś w tym tygodniu odnośnie pracy partnera, partnerki, tak? Czy bo widzicie, że coś tam nie pasuje w tej pracy, że coś tam się zadziewa i tak jakby Waszym zadaniem będzie też po części
jako że jesteście albo głową, albo szyją w tym związku, tak jakby podpowiedź czegoś dobrego i ta podpowiedź będzie strzałem w dziesiątkę, moi drodzy. Jeżeli chodzi o zdróweczko, to ja bym powiedziała, uważamy na limfę, tak, tutaj zwracamy coś tutaj w okolicy piersi, tutaj w okolicy w szczególności lewej piersi, tak, tej lewej strony tutaj dookoła, zwracamy na to uwagę i na wodę. Są też nerwobóle, pokazują się nerwobóle, moi drodzy, ale mogą być to kości, mogą być to stawy, ale pokazuje mi się, na trzech kartach pokazuje mi się tak jakby lewa strona tutaj jest, może być to też kręgosłup od tamtej strony, ale jest to lewa strona i zwracamy na to, kochani, uwagę. Dziękuję ślicznie, strzelce, ale wchodzicie w bardzo ładnych wyborów, dokonacie, także idziecie tutaj jak burza. Idźcie, bo macie rydwan, macie świat, macie asa denarów i dziesiątkę denarów, więc tak naprawdę decyzje z tego tygodnia będą wiążące na lata. Pozdrawiam serdecznie, strzelce. Lecimy, koziorożce. Co dla naszych koziorożców na ten tydzień niosą kartę? Zobaczymy, koziorożce. Co też, kochani, dla Was? Koziorożce na ten tydzień. Piątka denarów, dwójka kielichów, piątka mieczy, dwójka kielichów, piątka denarów i wybory. Okej, dobra. Czyli nie do końca Wam się podoba praca, niekoniecznie trzy piątki. Słuchajcie, coś się musi skaciurać, coś musi odejść, coś dojrzewa w tajemnicy, coś tu dojrzewa w tajemnicy, coś wychodzi na jaw przede wszystkim. Tu jest, coś musi runąć, to nie jest ta praca, przede wszystkim to nie jest ta praca, w której powinniście być, drogie koziorożce, to nie jest ten projekt, którym się zajmujecie. Tak jakby coś, co poświęciliście czemuś, to nie jest ten kochanek, to nie jest ta kochanka, to nie jest tak jakby, to nie jest podejście takie do tematu. Tutaj są jakieś energie czyszczące, tutaj, ale powiem Państwu tak, macie tutaj, pokazuje mi się, że wiele koziorożcy tak jakby jest w nowej pracy, jest w nowej pracy, coś zaczęła, coś działa tutaj, ale to nie jest to, kochani, bo tu się pokazuje, że to Was zubaża, to tak jakby oddziela Was od rodziny. Tutaj jest tak jakby, wiecie, że to jest bardzo problematyczne, mało tego, to nie jest coś, co z Wami rezonuje, czyli ta praca nie jest tą pracą, tak, i dokonacie wyboru, to jest jakieś nagłe zniszczenie, tu będzie jakaś sytuacja, tu jest szef, który nie szanuje pracownika jednocześnie, tak, tutaj jest tak jakby, albo szukam czegoś i nie mogę znaleźć, to nie jest dla mnie, ja powinnam znaleźć coś innego, zgoła coś innego i tak jakby odnajdziecie to, kochani, pokazuje mi się do 6 dni, do 6 tygodni, kochani, to, co zadziałacie, bo to jest ogromne czyszczenie, trzy piątki, to jest taki, wiecie, to jest taka trójka, że tu się musi coś wyczyścić w miłości, w jakichś tajemnicach, w jakimś działaniu, w pracy, w niesprawiedliwości, tu się ma wyczyścić to w tym tygodniu i tutaj coś runie, pierdyknie, coś się otworzy, coś zostanie ujawnione, ale tak jakby z korzyścią dla Państwa, bo wychodzicie jako zwycięzcy z tego tygodnia, natomiast tak jakby efekt tego, na ten efekt tego, co się zadzieje w tym tygodniu, macie zaczekać do 6 dni lub 6 tygodni, tak, bo tu się pokazuje, że to, co być może będzie tak jakby czyszczące, bo macie, ja Wam przeczytam karty dla tych, którzy czytają, kochani. Dziesiątka była w piątka mieczy, dwójka kielichów, dużo będzie działo się w obrębie emocji, miłości. Piątka denarów, kochankowie, piątka kielichów, Matko Boska, księżyc, kapłanka, trójka denarów, wieża, ale kończy się, czyli tak jakby z przełożenia, jak to się zakończy, czyli sytuacja zakończająca, to jest szóstka buław, czyli wyjdziecie z tego zwycięsko. Tutaj zaczną się dziać rzeczy naprawdę dziwne u Państwa, czyszczące. Widocznie taki czas, tutaj jest takie plutoniczne, bym powiedziała, to jest coś nagłego, tu się ma zadziać. Tu ma odejść jakaś walka, tutaj ma odejść, tu ma odejść jakiś brak zrozumienia. Tutaj ja nastawiam się tak jakby na swoją intuicję, ja chcę kochać siebie, ja chcę tworzyć coś, ja chcę działać i tutaj bym powiedziała, że nawet jak są partnerstwa, nawet jak są stałe związki, to tutaj coś musi
musi zostać oczyszczony. Jeżeli jesteście ze znakiem wodnym, to moi drodzy, tutaj będą wielkie, wielkie wichury. Tutaj będzie coś postawione tak jakby na baczność zadziałane. Tutaj tak jakby zostanie coś nagle zniszczone, ale coś musi ulec zniszczeniu, zmianie, żebyście mogli wyjść z tego obronną ręką. Jeżeli chodzi o pracę, to tak jak powiedziałam na początku, praca to nie jest ta praca. To nie jest ta praca, to nie jest praca, która daje Państwu satysfakcję. To jest praca tak jakby męcząca. Praca, która zabiera Wam ogrom czasu, a nie jest dobrze płatna, tak jakby, tak? Wydawałoby się, że jak przyjmowaliście, bo to nie jest stara praca, to jest tak jakby coś nowego by było, albo zastanawianie się, że lub nie daje Wam już satysfakcji ta praca, tak? I to jest tak jakby dokonanie wyboru. Mało tego, w pracy, akurat w pracy, pokazuje się kapłanka i trójka denarów, czyli tak jakby jesteście na topie, jesteście na etapie, że to, co przyjęliście, nie jest pracą docelową, celowo, że przyjdzie coś dobrego do Państwa. Na przestrzeni mam dwie szóstki, bo mamy tutaj kochanków i szóstkę buław, czyli na przestrzeni 6 dni, 6 tygodni przyjdzie jakaś nowa propozycja, także tutaj się martwić nie musicie. Natomiast tak jakby macie zażegnać jakąś starą energię, jakieś niemocy, jakiegoś problemu, jakiegoś borykania się z czymś, czekania na coś, nieustannego czekania i tutaj jest potrzebne działanie, że macie powiedzieć po prostu basta, basta, przeciąć, zakończyć, zburzyć coś, koniec, kropka, coś Wam nie pasuje, Wy jesteście na topie, Wy jesteście najważniejsi, bo to jest tak jakby, nie wiem, czy są to matki, tak, które pracują ciężko, a jeszcze w domu tak jakby coś tam słyszą i coś tam jest nie w porządku, to tu jest tak jakby ustalenie grafiku, że jest tak, albo siedzę w domu, nie pracuję, nie macie nic, albo pracuję, a mieszkamy w domu wszyscy razem i żyjemy, tak, i budujemy coś. No powiem Wam, że energie czyszczące, ale takie dla Was, drogie koziorożce. Jeżeli chodzi o samotnych, nie jest to tydzień na tworzenie, bo na tworzenie związków, natomiast tak jakby Wy potrzebujecie tutaj zakończyć jeszcze jakieś stare tematy, bo one w serduszku siedzą, ale one mogą być w tym tygodniu zakończone. Jeżeli chodzi o związki, to tutaj też mogą być jakieś chryje, ale tutaj jest postawienie przez koziorożca, właśnie przez Was jest postawienie tak jakby jakiegoś weta albo jakiegoś warunku, który po prostu stawia wszystko na głowie, ale o dziwo okaże się prawdopodobnie, że mieliście rację i że to wcale tak źle nie było, że tak właśnie postanowiliście, że ta burza, która się dokonała, że ta zmiana, która, te runięcie, które nastąpiło, wcale nie jest dla Państwa niekorzystne, więc tak to, kochani, widzę. Jeżeli chodzi o zdrówko, no to tutaj w zdróweczku to jest tak jakby uwaga na hormony, uwaga na hormony, uwaga na ogólne takie zubożenie, jest bardzo duże przeciążenie organizmu, czyli tak jakby potrzebujecie jakiegoś odpoczynku i odpoczywajcie, kochani, odpoczywajcie, jeżeli czujecie, że coś, że jest ta energetyka naprawdę, jak to się mówi, na zero niemalże, to nie róbcie nic na siłę, jeżeli możecie, wtedy, kiedy macie odpocząć, odpoczywajcie, bo tu się pokazuje, że możecie zdegradować swój organizm, swoje zdrówko. Zwróćcie na to uwagę. Dla chorych znowu odwrotnie, którzy chorowali i tak jakby jest to dłuższa rekonwalescencja, to tutaj tak jakby nastąpi jakaś decyzja, podejmiecie jakąś decyzję, dokonacie i nastąpi zwrot o 180 stopni odwrotnie. Tu może być zdrowienie, koniec jakiegoś kłopotu z chorobą, z jakąś dolegliwością, bo tu się znajduje coś, lek, działanie, co pomoże Państwu wyzdrowić, więc tak to, kochani, widzę. Pozdrawiam serdecznie. Buziaki, hej, pa. Lecimy wodniki. Co dla naszych wodników na miesiąc listopad? Macie koziorożce energię czyszczącą, czyszczącą, ale tak jakby z korzyścią dla Państwa. Wykorzystajcie to, nie bójcie się kogoś, wydaje Wam się, że kogoś skrzywdzicie, że coś tutaj się zadzieje. Niekoniecznie, tutaj po prostu ma się coś wyczyścić, to nie może cały czas dojrzewać lub być w ukryciu, tylko po prostu to i tak ma wyjść do, to i tak wyjdzie na światło dzienne i tak wyjdzie na światło dzienne, więc tak jakby jest to tydzień czyszczenia, kochani, ale z korzyścią dla Was. Dobrze, moi drodzy, lecimy wodniki, co dla naszych wodników na ten tydzień. A wodniki mają się nieźle, ja bym powiedziała. Całkiem fajnie, zaraz tutaj przeczytam Państwu, jakie macie karty. W
pracy, uwaga na złodzieja w pracy, uwaga na plotki w pracy, uwaga na pomówienia, bo to Was może bardzo mocno dotknąć, kochani, ale może się okazać, że trzeba będzie iść po jakąś sprawiedliwość wręcz, bym powiedziała, że może się oprzeć sprawiedliwością. Uważamy w pracy wokół siebie, w towarzystwie, w otoczeniu, uważamy, słuchajcie, na tą siódemkę mieczy. Tutaj jest jakieś kanciarstwo, oszustwo w tworzeniu, w szczególności jeżeli ktoś Wam coś obiecał, może się w tym tygodniu wycofać i na to zwróćcie uwagę, ale będzie to oszukane. Prekursorem tego jest Królowa Buław, czyli mamy tutaj osobowość bardzo otwartą, żywotną osobę, która lubi sobie pogadać, popeplać, tak? Czyli jest to osoba, która jest wszędzie i nigdzie, jak to się mówi, tylko nie w pracy, bo jeżeli jest to środowisko pracy, to ona robi wszystko, tylko nie pracuje, ale tak jakby, no są takie kleszcze w pracy. Moi drodzy, w tym tygodniu ja postawię na to trójeczkę. Chodzi o coś stałego, o coś stałego. Tutaj ktoś będzie chciał podkopać Państwa autorytet w pracy. Ja bym powiedziała, że będzie się to działo poniedziałek, wtorek może się zadziać i tak jakby nie róbcie tego kroku, że jeżeli usłyszycie coś, żeby to było coś nagłego na zasadzie, że Wy od czegoś odchodzicie. Poczekajcie, zaczekajcie z decyzją. Do końca tygodnia się coś naprawdę unormuje. Mało tego, ta trójka mieczy, ta siódemka mieczy zamienia się, słuchajcie, ona się zamienia na dziesiątkę denarów i na sprawiedliwość, czyli sprawiedliwość będzie tak jakby po Państwa myśli, ale zaczekajcie, bo tu się pokazuje, że ktoś ma do Państwa jakieś wielkie ale, tak? Natomiast tutaj jest jakieś krzywoprzysięstwo, to jest oszustwo, to jest kanciarstwo. Powiem tak, drogie wodniki, w tym tygodniu macie się przede wszystkim w pierwszej połowie tygodnia wykazać sprytem i dyplomacją. Macie obserwować uszy i oczy szeroko otwarte, tak słyszymy, słuchamy tego, co ktoś ma do powiedzenia, ale ze zrozumieniem oglądamy, przyglądamy się wszystkim i wszystkiemu i mało tego, sortujemy wiadomości, bo będą nieprawdziwe, będą oszukane, nieprawdziwe, moje drogie wodniki, zwróćcie na to uwagę. Natomiast koniec tygodnia zapowiada się bardzo fajnie, bo jest to koło fortuny, idziecie po coś, nie pozwalacie sobie na coś, odchodzicie od jakiegoś problemu, jakichś knowań, jakichś takich oszustw, takich ploteczek, które nie są prawdziwe i tak, żeby to ktoś nie chciał Państwu włożyć tego w usta, tak pamiętajcie, żeby nie dać się po prostu w coś manewrować. Przyszły tydzień zaczynacie jakimiś sprawami urzędowo-prawnymi lub coś zakładacie, lub coś tworzycie. Tak to mniej więcej wygląda. Moi drodzy, jeżeli chodzi o samotnych, to druga połowa tygodnia jak najbardziej tak sprzyja temu, będą to bardziej wiadomości niż spotkania, ja bym powiedziała, chociaż ktoś może do Was bardzo mocno i szybko pędzić na tym rumaku, ale bardziej mi się wydaje, że ktoś nie będzie mógł przyjechać, będzie chciał, ale nie będzie mógł. Jeżeli chodzi tutaj o związki, to w związkach tak jakby jest tutaj posądzenie partnera, partnerki lub odwrotnie partner Ciebie, drogi wodniku, droga wodniczko, może posądzić o jakieś skąpstwo, o tak jakby, że tylko kasa się w życiu liczy, także nie ma tutaj nic innego, tylko jest kasa. Natomiast tak jakby myślę, że wyprowadzisz po części partnera, partnerkę z błędu, że tak jakby, no to też jest dobro najwyższe, które pozwala nam na nasz komfort tak życia, że jednak ten pieniądz, mimo że szczęścia nie daje, chociaż ja się nie zgadzam, uważam, że pieniądz, jak go mamy, daje na komfort życia, komfort luzu, komfort myślenia, jak go nie mamy, no to na niczym innym się już nie skupiamy, na żadnych przyjemnościach, tylko na tym, żeby przeżyć, tak, no to cóż to jest za przyjemność, ale coś Ci się bardzo fajnie uda. W pracy najważniejsze, pamiętaj, drogi wodniku, w pracy uważamy na kogoś, kto Ci coś oferuje, na kogoś, kto coś przynosi, jakieś wiadomości, szybkie wiadomości. Jeżeli ktoś tutaj tylko poczujesz, że ktoś tak jakby jakoś ansę, poczujesz tutaj jakiś taki symptom, zachowaj spryt i dyplomację, bądź mądrzejszy, bądź cwańsza od tej osoby, bo tu się pokazuje jakaś osoba też przełożona, tak, albo jakaś klientka, bo tutaj jest tak jakby ktoś chce dokonać tak jakby, nie wiem, jakiejś zemsty, nie wiem, o co chodzi, jesteś za dobry, za dobra, jesteś dużo lepszy, lepsza i tutaj też może być takie stwierdzenie paść, żeby Cię w jakiś sposób ugryźć, tak, ale Ty przechodzisz nad tym do porządku dziennego. Natomiast
powiem tak, z jednej strony zaczynasz miesiąc, bo mamy tutaj sprawiedliwość, natomiast to albo w równowadze zaczynasz, albo zaczynasz z jakimiś sprawami urzędowymi, po coś idziesz, coś będziesz zmieniać, gdzieś tutaj będziesz działać, albo no coś tutaj z kimś zadziałasz, tak? Ale praca będzie bardzo, bardzo ważna w tym tygodniu dla Ciebie, drogi wodniku. Jeżeli chodzi o zdróweczko, mamy tutaj serducho, mamy tutaj dwie karty mówiące o sercu, o nerwobólach, czyli zwracamy na to uwagę i o te serduszko, kochani, dbamy. Pozdrawiam serdecznie, drogie wodniki, dziękuję. Patrzę na kota, jeszcze rybki zrobię, a mój kot stoi pod, jak żebrak normalnie, za drzwiami, za oknem i się patrzy, co ja robię, dlaczego ja jej nie wpuszczam. Ale no nie wpuszczę Cię, waciaku, na razie, poczekaj. Chwilkę wytrzymasz, pochodziłaś, tutaj jest cieplutko na dworze. Nie wiem jak u Was, ale u nas już było 12 stopni dzisiaj rano, więc tak jakby nie jest źle. Lecimy ryby, drogie ryby, lecimy co dla Was na ten tydzień. Jak też energie się u Was klasują, tutaj przedstawiają, lecimy. Co dla naszych ryb? Gwiazda, rycerz kielichów, piątka denarów, król denarów, sprawiedliwość, kochankowie, piątka mieczy w pracy, piątka mieczy, dwójka kielichów, czyli coś nowego, nowe propozycje, nowe działanie i dwójeczka, czyli niezdecydowanie. I coś dojrzewa, tu jest coś przed Tobą ukrywane, przyjaciel, przyjaciółka, ktoś przed Tobą coś ukrywa, tak, bo tak mi się wydaje tutaj, coś przed Tobą tworzy, w czymś Cię chce oszukać, czyli zwracamy na to uwagę, bo ktoś nie jest do końca szczery z Tobą, mimo że tutaj są ploteczki, tutaj są rozmówki, ale moi drodzy, lecimy w miłości rozwiązania, w miłości być może związania, w miłości być może, słuchajcie, decyzje o tym, że chcemy być razem, ale chcemy być razem tak jakby jako para, tak para, która jest zaobrączkowana, która mówi sobie sakramentalne. Tak, jeżeli chodzi o pracę, tutaj są wybory, tutaj są decyzje, tu jest przeciążenie, mamy piątkę mieczy, piątkę denarów i kochanków i będziecie decydować. W tym tygodniu nie sądzę, żebyście zdecydowali, natomiast czy sobie poradzicie z pracą? A i owszem, wydaje mi się, że tak, natomiast mamy tutaj tak jakby, mamy tutaj kogoś, kto coś proponuje, tak, bo to jest tak jakby propozycja urzędowa, propozycja zarobkowania dodatkowa. Powiem tak, od Państwa zależy, natomiast jest ona przykryta księżycem, czyli musicie na to, kochani, zwrócić uwagę, bo tam pod spodem jest jeszcze mak, czyli uważamy, tak, bo nie do końca jest to prawdziwe. Natomiast macie, moje drogie ryby, macie przez cały tydzień, macie gwiazdę dotyk anioła, tak, czyli macie opiekę sił wyższych i tutaj zarówno w miłości, zarówno w pracy, zarówno w zdroweczku będziecie mieli ochronę, czyli ten, jak to się mówi, góra Was nie opuści. Natomiast, drogie ryby, mamy tutaj tak, pierwsza połowa tygodnia sprzyja tak jakby pogodzeniu się z jakąś sytuacją, pogodzeniu się z partnerem, z partnerką, z jakąś sytuacją życiową, być może z sytuacją w pracy, zaprzestaniem jakiejś walki lub takim zderzaniem się ze ścianą. Druga połowa tygodnia, moi drodzy, to jest tak jakby, jest tutaj, wychodzi jakiś problem, wychodzi jakiś problem, czy ja sobie z czymś poradzę, tak, ja myślę, że poradzisz sobie, rybko, tylko musisz w siebie uwierzyć, tak, bo tu się pokazuje, że jest propozycja, jest dana propozycja, rzucona propozycja i tak jakby, tylko powiem tak, musicie, moi drodzy, uważać, bo tu się pokazuje, że osoba może być nie do końca uczciwa, osoba jest nastawiona tylko i wyłącznie na pieniądz, niekoniecznie tak jak Wy na emocje, na coś dobrego, tylko nastawiona jest na pieniądz, tak, mamy tutaj jakoś walkę wewnętrzną i ja myślę, że Wy bardzo dobrze tutaj wydedukujecie, moi drodzy. Coś przechodzicie z jakąś tajemnicą na miesiąc listopad. Tutaj jest ten księżyc, ale tutaj jest te wewnętrzne dochodzenie do tematu, moi drodzy, więc tak jakby macie tutaj zielone światełko. Jeżeli chodzi, moi drodzy, o miłość, no to tak, samotni,
samotni w pierwszej połowie tygodnia mogą spotkać tego swojego aniołka, tak, tą swoją miłość. Jeżeli chodzi o związki, no to tutaj bym powiedziała, że tutaj jest jakieś zubożenie, tutaj się coś dzieje, ale ja bym powiedziała tak, nie słuchajcie nikogo wokół, drogie rybki, to wy macie dokonać wyboru, to wy macie dokonać sprawiedliwości, macie tą dwójeczkę kielichów, czujecie, że pod spodem, bo to jest tak jakby materialnie, ktoś wam na planie materialnym nie do końca odpowiada, ten partner, partnerka, tak? Ale tak jakby w emocjach jest to osoba, która zaspokaja was naprawdę bardzo, bardzo mocno, albo odwrotnie, w materii was zaspokaja, a tak jakby w emocjach jest odwrotnie, bo to jest dualne akurat, ale to wy podejmijcie decyzję. Nie dajcie sobie wokół każdemu mówić, że ten jest taki, że on jest taki, że on jest taki, że powinnaś tak, że powinieneś tak. Nie wolno, nie słuchajcie się nikogo, tym bardziej, że macie szansę przejść na zupełnie inną tak jakby stronę, na zupełnie inny etap przejść waszego życia, bo tu może być złączenie, połączenie, no takie, ale połączenie serc i dusz, moi drodzy, nawet jak jesteście w stałych związkach. Jeżeli chodzi o zdróweczko, moi drodzy, no to tutaj mamy jakieś nerwobóle, tutaj coś się dzieje z nogami, ale coś się dzieje z kręgosłupem i ogólnie bym powiedziała, że czwartek, piątek to jest energetyka bardzo mocno spadkowa u nas, znaczy u nas, u was energetyka spadkowa, natomiast już niedziela przynosi tak jakby wielką poprawę, ale wy potrzebujecie głębi, tak jakby wy potrzebujecie pobycia sami ze sobą, ze swoją energetyką, tak jakby w tym księżycu on tak jakby do was, on jest do was nie w opozycji, on jest do was tak jakby w sekstylu, tak, wy jesteście wręcz połączeni i myślę, że złapiecie tutaj bardzo fajny taki prym same ze sobą, drogie rybki. I ja powiem tak, nie dajcie tylko nikomu, żeby tak jakby wami dyrygował, nie dajcie, bo tu się pokazuje, że w szczególności jeżeli chodzi o związki, w pracy sobie poradzicie, natomiast jeżeli chodzi o związki, to tak jakby to wy dokonajcie właściwych wyborów, nie ktoś za was, bo ktoś za was życia nie przeżyje. Pozdrawiam, kochani, serdecznie, buziaczki, hej, pa.